Witajcie w kolejnym kwagransie, który mam nadzieję, że nie będzie taki nudny jak poprzedni. O Jezu, jesteś okropny, wcale nie był nudny, był bardzo, 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 bardzo ciekawy. Czyli witamy was, ja i... Tatiana, cześć. Gramy teraz w drugą część Uncharted, zremasterowany. No i właśnie się wspinamy po... wagonie. Wiszącym nad przepaścią skalną. Wśród gór, pokrytych śniegiem. O, no, wspinaj się, bo zaraz zacznę. Nasz bohater zmarznie. No, przecież się wspinam. Wspinam się. Cicho, cicho, cicho. Cicho, tu się coś dzieje. Boże, Boże, czy ja zaraz spadnę? No, idź. O, tak. To było genialne. No i czy ta część wygląda lepiej niż pierwsza? Wygląda chyba lepiej. O Jezu, to się zaraz... Zaraz coś się stoi. Nie, no, to jest... Wygląda lepiej niż pierwsza. Tylko wiesz, tutaj po prostu jest teraz tyle emocji, że mi jest ciężko się skupić na tym, żeby ci powiedzieć, dlaczego wygląda lepiej. Okej. Okay. Zaraz spadnę. A nie chcę spaść. Nie, no w porządku. Okej, okay, chyba coś zrobiłam dobrze. W końcu. O Jezu, jesteś wredny. Dobrze, co mam teraz zrobić? No pewnie wspinać się dalej. No. Zakładam, że musimy wejść na samą górę. To jest totalnie nielogiczne. On w życiu by nie dał rady czegoś takiego zrobić. Żaden człowiek by nie dał rady tak zrobić. On nie jest człowiekiem. On jest Nathanem Drake'iem. Nathan Drake nie jest człowiekiem? Nie, to jest, wiesz, bohater. Czybym pominęła jakiś plot twist? Jest bohaterem. Jeżeli ty oczekujesz od gier realizmu, to... Dlaczego nie może tam skoczyć, skoro tak zawsze daje sobie radę ze wskakiwaniem? No czemu, nie? No skacz! Skacz! No nie musisz tam w prawo po rurce tej żółtej, zobacz. No, no naciskam. Ale w prawo tam, o. Naciskam. Naciskam. On mnie nie słucha. A. Musisz sobie ułożyć faceta, nie wiesz o tym? Nie. Co, masz jakieś porady? Tak, wejdź na górę. Mam jeszcze inne, ale to są płatne. Płatne? Porady w formie DLC. Ciekawe. Dobrze. Jest coraz lepiej. Chociaż znając życie, pewnie zaraz spadnie w ostatniej chwili. No tam już klif ten, o, zobacz, no, już, tam się już sypie. Się coś ten robi. O, a nie mówiłam. O, przewidziałam to. Scenariusze gier są takie przewidywalne. Dobrze, ale no, gramy w remaster, więc musimy opowiedzieć trochę o tym... Musimy, tylko poczekaj, poczekaj, tylko wyskoczę stąd, poczekaj. A! Jest, udało się, no. Brawo. A nie, nie udało się. On zaraz spadnie i tak. Tak myślisz? Nie wiem, że on paznokcie wbił w skały. Cały we krwi. Twardziel. No, wygląda trochę jakby sobie... No, może ci nie będę przeszkadzał. Nie, spoko, spoko. Tak, możemy mówić, przepraszam. Musiałam się skupić. Wygląda super ładnie, ślicznie i dobrze, ale mówimy teraz o grze, nie o głównym bohaterze, dobra? Ja nie mówię teraz o nim, ja mówię o grze. Jasne. Okej, okay, no na tam swoją drogą, ale... myślę, że nie jest to tylko moje zdanie, jeżeli chodzi o damską część publiczności. Ale jeżeli chodzi o grę i jak przed chwilą zresztą też graliśmy remaster pierwszej części, no to widać ogromną różnicę, nawet między tymi dwoma jak dla mnie w każdym razie. Jak myślisz? Aczkolwiek zaraz tam z tyłu, a teraz nie ci widać, ale jak będzie znowu... No... Co, znowu plastikowe liście? Nie liście, tam w tle takie te słomiane, takie daszek jest sobie. Takie? Nawet nie tyle błyszczące, bo no, po prostu jak włosy w Phantom Painie. Strasznie. No to trochę tak, z mojej racji. No, w końcu coś zaczyna się dziać. Ona jest brzydka. Drake, Nathan, Drake. Ona wygląda jakby miała twarz z wosku zrobioną. Sorry, ale tak... Wiesz, mówimy o kilkuletniej grze. Zatem kto patrzy na twarz? Wszyscy patrzą na twarz, to jest bardzo istotne. Dobra, darujmy sobie te komentarze, przejdźmy do właściwej części. Może pominijmy tą kascenkę. Czy jednak chcesz wiedzieć, co tam się będzie działo? Możemy ją pominąć, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby to zobaczyć. Czy nie? No dobrze, no możemy pominąć, skoro coś... Jest, troszczę się naszych widzów, nie chcę ich zanudzić tutaj. No co ty? Dobrze, pominęłam.
i przez to teraz nie wiem, co się stało. No wiesz, co się stało. Wspięłaś się na ten, na wagon. A, no, dobrze. Ale tam nie wiem, co się stało. Nie wiem, jaka jest fabuła. Właśnie, będzie dla ciebie zaskoczeniem, zobacz. Zrobiłeś sobie niespodziankę. Ty z teraźniejszości zrobiłeś niespodziankę sobie z przyszłości. Strasznie mi się podoba ta filmowość jednak tego. To jest... niesamowite. Teraz ta muzyczka, tam te skrzypczyki w tle. Pełne emocji. I nawet śnieg wygląda bardzo realistycznie. No może poza tym... Jak pianka montażowa, sorry. Chciałam to powiedzieć właśnie, że poza tym śladem, który się za nim ciągnie, jak tak spojrzeć, o, po prostu, to wygląda to fajnie. No nie powiesz, że nie. O, mam teraz spływę. Brawo, to już jest coś. Ale tutaj nie mogę iść, bo tutaj się pali. To idę tutaj. Tam możesz chyba otworzyć, tak mi się wydaje. No dobrze, ci się wydaje. Gdzieś czasami jednak coś tam wiem. Czasami. Teraz uwaga, zgadnijcie tytuł filmu. Tak, to był Skok przez płot. Szybki rebus. Gamezilla bawi i bawi. O, dobrze, to muszę to... przestrzelić kłódkę. Oczywiście w każdej grze i w każdym filmie można przestrzelić kłódkę pistoletem, co jest absurdalne. Tak, to jest absurdalne? Tak, to jest absurdalne. Musiałbyś naprawdę porządny kaliber mieć, żeby przestrzelić kłódkę, która... No chyba, że to była kłódka zardzewiała tak strasznie, że można ją byłoby kopniakiem rozwalić, no ale... Co się tak garbi? Garbi się gorzej niż ja. Bo go boli. Gin. Przepraszam, to za przemocy. Zobacz, niby go boli, ale dostał dwie kulki i nic. Jedną dostał. No to jedną dostał. Niby celnie taki... wystrzeloną. Ale ja mówię o Natanie, że on dostał. A. A nie wiadomo, co mnie co musi. Chociaż nie, no pewnie dostał. Wygląda trochę, jakby sobie sam nerkę wyciął z scyzorykiem. Stąd przyszliśmy chyba, tak? Nie. Tak. Tak. Oczywiście, że tak. Ja tylko tak, żeby zmylić. No. To jest ta słynna kobieca orientacja w terenie. Cicho. Umiejętność przestrzennego postrzegania świata. Mam inne zalety. Okej. W porządku. Dobrze, teraz idę tu. Skaczę? Tak, jasne. Pff. Ale to w ogóle jakbyśmy wrócili do tego samego... nie wróciliśmy do tego samego przecież. Nie mogliśmy wrócić do tego samego, bo ten sam już leży gdzieś tam na dnie. No właśnie. Kanionu. Dobrze, jak ci się ta gra podoba? Tak, podoba mi się. Ale tak z takiej graficznej wersji. Nie no, strony. Grafice to już chyba wszystko powiedzieliśmy. Co chcesz jeszcze powiedzieć o grafice? No oprócz tego, że wygląda zdecydowanie lepiej niż pierwsza część zremasterowana. Kolorystyka jest fajniejsza. No tak, no jest taka bardziej... realistyczna. Mrocznie jest. Na co byś tak leżeć? To nie ja, to on leży. Niech nie słuchał się mnie, chciałam wstać, ale nie słuchał się. Jakaś kolejna retrospekcja. To co, pomijamy, prawda? Zobaczmy, to przyjdzie, może coś się wydarzy. Co? Co? Co on robi? A co z tą blondynką, przepraszam? To mnie straca? Czy co? No co? Że ożywiłaś się na wątek jakiś tam... Ja? Nie. Nie wcale. Dobra, pomijam to. Dość tego. Co? Zaczął się robić ciekawie. Nie. To sobie sam obejrzysz potem. A, idź tam. Myślę, że ludzie, którzy nas oglądają, w tym momencie wszyscy na ciebie wściekli. No, przykro mi, niestety. Ale chronię naszych młodszych widzów, czy co tam. Dobrze, gdzie mam iść? Ej, gdzie mam iść? Tak, myślę, że w dół to jest najlepsze. Ale nie, ale może muszę tam naokoło przejść, na przykład. Skoro tutaj zszedł, no to chyba można iść tędy. Nie wiem, może, tam trzeba przeskoczyć. O, na tą żółtą tą? Dobra, to spróbuję skoczyć teraz. O, to chyba nie było tam. Piękny rozpęd z przykucem.
Dobra, no to no gdzie ja mam iść, no? Serio. Serio, nie wiem. Kombinuj, dziewczyno. Dlaczego nie chcesz mi pomóc? Ale... A ty wiesz? A może ty sam nie wiesz? Ja nie mam żadnego pojęcia. No to... No, skąd ja mam wiedzieć? Ja w to nie grałam jeszcze. Nie, ja jestem prawie pewna, że muszę się tutaj jednak spuścić, o, w ten sposób. W dół i może przejść... Gdzieś tam? Spróbuj. No, nie, dobra, może nie. Boże. No tam, na pewno trzeba tam się dostać. Na tą drugą na stronę. Na tą drugą, z jakiegoś powodu, tak. No bo tam jest to żółte, no to czemu nie mógł na to wskoczyć? A nie możesz się rozpędzić do skoku? No ale zobacz, on w ogóle nawet nie może biegać. No to trudno byłoby mu tam przeskoczyć. Tam po prawej stronie co jest? Tutaj. Nie da się tam przejść, tam? No, jakoś? Nie. Widzisz? No to kombinuj, kombinuj. Damy, ja cały czas kombinuję. Damy trochę uciechy naszym widzom, którzy w tym momencie się śmieją. O, ale kurde. Jesteś wredny. Boże, to nie moja wina. Nie umieją rozwiązać takiego prostego problemu. Wystarczy pójść tam i tam. No, znaczy, no zazwyczaj tak jest, ale... Tam jest jakieś okno, może przez to okno można jakoś... Nie, nie, nie jest zamknięte. Zakratowane. Ale tak zawsze jest, zwłaszcza, że na nagraniach ty tak... Spróbuj jeszcze raz przeskoczyć. Może jakiś czas przeskoczyć, to mu się uda. Dobrze, cicho. Dobrze, spróbuję. Rozpraszasz mnie. Przepraszam. O! Widzisz? Czyli miałam rację. Ha. Czyli miałam rację, żebyś spróbowała jeszcze raz. Idę w prawo teraz. Ale tutaj dziękuję, jest dużo... że nam to powiedziałaś. Tutaj jest dużo... Musiałam, czułam się w obowiązku to zaznaczyć. Zadowoleni z tego, że wiemy, że idziesz w prawo. Musiałam to zaznaczyć. Dużo jest tego typu łamigłówek, ale zazwyczaj są bardzo proste i łatwo jest na nie wpaść. Tylko czasami są tak oczywiste, że po prostu się nie przyjmuje tego najoczywistszego rozwiązania. Sami palce odmawiają posłuszeństwa. No i za co zrobiłeś? To nie było mnie. No nie, duch cię opętał i... Ja w ogóle nie wiem, gdzie on idzie cały czas. Gdzie on tak idzie? No, ciągle chodzi po tych... Jakby znalazła się w jego sytuacji, to gdzie byś poszła? Do najbliższej cywilizacji, no. Na pewno nie właziłabym do jakichś wiszących nad przepaścią wraków. Jeżeli nie miałabyś innego wyjścia, to i tam byś weszła. Zobacz, znalazł coś. Sztylet. Jakiś tak. To nim wyciął sobie nerkę, najpewniej. O Jezu. I co teraz? Trzon zamarznie. Idź go przytuł. Serce się kraje. Buraki się kraja, takie ręce ma. Co, znowu jakaś... O, 4 miesiące wcześniej. Kurczę, jak nie był uchodźcy, nie? Na takim pontonie, tylko że zamiast z Turcji do Europy, to... Jezu, i Turcji. Nie. Relax. Coś mi się na twarzy błyszczy. To co, pobijamy chyba? No zostało nam jakieś... minuta, więc myślę, że to po prostu... To możemy posłuchać do końca tej... Skończymy. Co mu tam ma? Whatever. No, szybko sobie dali radę. No, wprawni są. Dobry film akcji, po prostu tak to wygląda. Ja, super. To nic dziwnego, że jest to jedna z najlepiej ocenianych gier w historii w ogóle. Znaczy, no Naughty Dog naprawdę robi genialne gry i to jest niezwykle dopracowane. Bardzo angażujące. Z świetną fabułą. Chociaż no, jeżeli chodzi o właśnie to, co grałam The Last of Us, no to różnica, jeżeli chodzi o styl i w ogóle taki nastrój, to jest bardzo duża oczywiście. No ale to już jest temat na dłuższą dyskusję. No i tym pozytywnym akcentem może zakończymy, bo mija nam już 15 minut. Dobra, jasne. To dziękujemy wam bardzo za oglądanie. I... Nie zapomnijcie obejrzeć wcześniejszego materiału o pierwszej części i czekajcie na kolejny, albo już może jest, więc sprawdźcie. Tak, być może już jest na stronie. Jeżeli się spóźnicie z obejrzeniem tego pierwszego dnia,
Bo wyjdzie następnego dnia od tego materiału. Taka chronologia. Wymyślona sobie tam. Tak właśnie, dobra. Trochę się zakręciłem, ale nieważne. No, w każdym razie, trzy części, trzy materiały. Sprawdźcie pozostałe, jeżeli nie widzieliście, a my się tymczasem żegnamy z wami teraz i będziemy grać w trzecią część. Na razie. To cześć.